Na festiwalu Perspektyw, edycja 2023, rozmawiamy z wicestarostą powiatu raciborskiego, panem Markiem Kurpisem. Pan Marek Kurpis zarządza oświatą od wielu lat i też z festiwalem jest przy współpracy z nowinami od samego początku tego przedsięwzięcia. Jakie refleksje przez ten okres? No, całe szczęście, że państwo nas zarazili tą ideą, inspiratorem i czasem na zawodowców, bo jednym z tych elementów jest właśnie Festiwal Perspektyw. No tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, 9 lat, prawie dekada, tak jak mówiliśmy, część osób, które jest właśnie w poszczególnych szkołach, no teraz jako docelowi absolwenci ostatniej klasy zawodowej i maturalnej, no zachęcają uczniów szkół podstawowych, 8 klas, do tego, żeby wybrać akurat tą szkołę czy ten kierunek. Natomiast niezwykle dla mnie jest istotne to, że w 8 klasach oczywiście oprócz doradztwa zawodowego, ale właśnie Festiwal Perspektyw jest tym miejscem i tym czasem na te 6-7 miesięcy przed podjęciem decyzji, co zrobić, gdzie pójść, jaki kierunek wybrać. Tym pierwszym miejscem takie zadumy, bym powiedział, tak może górnolotnie. Znaczy spotykają się tutaj po raz pierwszy z konkretnymi kierunkami, namacalnymi kierunkami, mogą porozmawiać z uczniami. I to jest chyba najbardziej istotne. Ja w kuluarach, tak przysłuchując się trochę, to przy jednej z placówek była mowa jednego z ósmoklasistów. No, fajnie tutaj, fajny kierunek, a jak nauczyciele? Rozbrajająca była odpowiedź. Mamy bardzo młodą kadrę. Także no, marketing jest już na tym poziomie nawet uczniowskim. Natomiast bardzo, bardzo istotne jest to, żeby właśnie w maju, kiedy się rozpoczyna nabór elektroniczny, świadomie tą decyzję podejmować. A jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, technika czy branżówki, jest to o tyle istotne, że wachlarz oferty szkolnictwa zawodowego jest u nas szeroki, powiązany ściśle z rynkiem pracy. Nie tylko lokalnym, ale może przede wszystkim lokalnym, ale również z regionalnym. Głównie mam na myśli tutaj nasz ten subregion zachodni, który liczy blisko 650 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że jesteśmy takim przyczynkiem do tego, żeby docelowo ten nasz rejon się bardzo rozwijał pod względem przedsiębiorczości. No i staramy się, i to jest jakby jeden z elementów Festiwalu Perspektyw i w ogóle naboru do szkół, żeby zmniejszyć tą lukę demograficzną. To znaczy 20% uczniów w powiecie raciborskim jest spoza ziemi raciborskiej. Głównie to jest Kiecz, Baborów, Ciski, uwaga, Pawłowiczki od 2 lat, Lyski, Lubomia i Syrynia. Ciążą do nas pewnie z kilku powodów. Dobra lokalizacja, bardzo dobre szkoły, bardzo dobrze wyposażone, odpowiednia kadra, PKS, który ma bardzo stabilne i powtarzalne kursy, no a przede wszystkim ziemia raciborska, która myślę, że do spędzenia też aktywności takiej oprócz edukacji jest bardzo, bardzo przyjazna. Panie starosto, to jest specyficzny rocznik, ten, który przychodzi dzisiaj do nas oglądać te klasy ósme, troszkę inaczej, mniej niż zazwyczaj. Tutaj poradziliśmy sobie, jeżeli chodzi o lokalizację, promując też przy okazji ten obiekt, w który powiat raciborski dużo zainwestował w ostatnich latach, PCS, ale właśnie ten rocznik, czy to w kontekście funkcjonowania oświaty jest szansa, zagrożenie? Na pewno jest to element zaburzający pewną stabilność, ale czy widzimy tutaj problem kadrowy? Nie. Mamy na tyle dużą liczbę nadgodzin i przygotowywaliśmy się wspólnie z dyrektorami do tego pustego rocznika od kilku lat. Natomiast inna rzecz to jest kwestia tego, że nie będziemy w stanie pogodzić wszystkich kierunków i pełnej takiej oferty, tak jak do tej pory, ze względów czysto demograficznych. No standardowo rocznik, który kończył, nie półtora roczniku, ale standardowy rocznik to jest w granicach 900-950 osób, plus do tego dodać trzeba te 20% z powiatu,
teraz będzie 400. Jeżeli będzie 20% spoza powiatu, będzie 500. To jest i tak przyzwoicie, muszę powiedzieć, w stosunku do powiatów ościennych. Natomiast no, będziemy musieli podjąć decyzję odnośnie na pewno klas kilku zawodowych. Zależy nam na tym, żeby nie tracić zawodów. Natomiast wszystko okaże się przy naborze elektronicznym. Jedna rzecz to są plany naborowe. Ja podkreślam, plany, więc to nie jest ostateczna decyzja. A druga rzecz to są kwestie związane już z wyborem konkretnego zawodu przez konkretne osoby. Czy ten zawód jest na miarę moich możliwości? Głównie mówimy o świadectwie i wynikach z egzaminu ósmoklasisty, czy też raczej nie. Ale myślę, że sobie poradzimy tutaj wspólnie z dyrektorami. Pracujemy właśnie nad planami naborowymi. Myślę, że będziemy mieć, mimo tak ograniczonego rocznika, my na niego mówimy pusty, chociaż nie do końca. Połówka to powinna być, ale może pusty lepiej brzmi. Powinniśmy sobie poradzić. Jeszcze pani starosto, tak pan jakby się cofnął w czasie i wczuł się w rolę ósmoklasisty, ucznia, który kończy szkołę podstawową, to jakby pan tutaj przyszedł i tak mniej więcej pan widział stoiska, to co by pana najbardziej przyciągnęło? No, w przeciwieństwie do mojego brata, to ja nie mam wykształcenia technicznego. Jakby kierunek był ogólnokształcący. Natomiast kto wie, czy nie zachęciły mnie kierunki zespołu szkół ekonomicznych. Natomiast hotelarstwo też jest ciekawe. No, pan dyrektor Janowski mi wybaczy, ja technicznym raczej nie jestem osobą, natomiast z kolei te kilkadziesiąt lat temu kompletnie był inny świat. Ja myślę, że kierunki typu OZE, teraz się pojawia technika elektromobilności, są niezwykle ciekawe. No i niezwykle przyszłościowe. Trudne pytanie, tak szczerze powiedziawszy, ale myślę, że jakby ten kierunek ogólnokształcący połączony z elementami kierunków ekonomiku, to chyba by były moje klimaty. Bardzo dziękuję.